Witam teraz, już jest po świętach. To jest właśnie tutaj, co pokazuje, to jest Sylwester. Jedziemy nad morze. Jak widać, morze było bardzo wzburzone, bardzo duży wiatr miał i dużo było deszczu, także nie chodziliśmy z parasolem, bo nie dało się wyjść nawet, bo parasol wracał na drugą stronę. A teraz z drugiej strony to jest droga. Jeździmy do kościoła 1 stycznia na Nowy Rok. I tutaj właśnie na drugi dzień całkowicie odmienna pogoda. Piękna pogoda, było 12 stopni ciepła. I jak widać jest słonecznie, bardzo przyjemnie. I tam właśnie chcę pokazać za chwilę. W górach jest śnieg. Jest dość dużo śniegu, ludzie jeżdżą na nartach. Tam jak widać te dwa takie pasy białe z przodu. Za chwilę to będzie lepiej widać, będzie bardziej widoczne. Dlatego ja lubię śnieg wtedy tam, gdzie on powinien być, w górach. Tak jak właśnie tutaj widać. Na tych wysokich górach. Tam jest tylko śnieg i tam ludzie jeżdżą na nartach. Na trzech z tych gór do 11 wieczorem. Te trasy są oświetlone, tak że wieczorem też je widać. Tak jak tutaj możecie zauważyć, bo teraz jest dzień, to jest dopiero przed południem, kiedy je jadę. Ale te trasy są oświetlone do 11 w nocy. To tyle chciałem zauważyć, że w tym roku w ogóle nie było nawet śladów o śniegu, nawet nie padał ani jednego dnia. Także jest dość ciepło i nie zapowiada się, że w tym roku może być śnieg na ziemi, bo są takie zimy, że po prostu jego nigdy nie widać. Przeważnie raz w roku jest, dwa razy w zimie i na tym zima tutejsza się kończy. Jak widzicie, drogi są czyste, przejrzyste. Dzisiaj ładna pogoda. O, tutaj po prawej stronie to jest dzielnica Warnaby i widok na góry. A tutaj przejazd ten most już pokazywałem wielokrotnie, ale to była ładna pogoda i śnieg na górach, właśnie to chciałem pokazać. Także święta spędzamy tutaj w Kanadzie podobnie, tak jak i w Polsce. Nie ma tutaj żadnej różnicy, mamy te same tradycje. Wigilię oczywiście bezmięsną, jeżeli zależy kto jaką robi, bo są ludzie, na przykład Kanadyjczycy robią, mają też takie Wigilie, Christmas Eve, oni nazywają i po prostu jedzą turka, znaczy turka czy indyka i różne mięso, a my Polacy, no niestety, my mamy swoje tradycje polskie i dlatego wszystkie potrawy wigilijne mamy bezmięsne, ryby, śledzie, różne pierogi i tym podobne. Tak widzicie, na górach tutaj też jest widoczny śnieg. Tam gdzie są chmury, tam są góry. A teraz na koniec chciałem pokazać tutaj ten sam most zrobiony film, kiedy jadę przez niego wieczorem. Bo teraz się dość wcześnie robi ciemno. Już o godzinie 4 zaczyna się ściemniać, także rozwidnia się już prawie że koło 9 godziny rano. Także tego dnia, tego słońca jest bardzo mało, jeżeli w ogóle jest, to jest inna sprawa. Także to jest taki okres zimowy. Ludzie narzekają na ten zmienny czas zimowy, że nie powinien on być. No i w końcu doszli do wniosku, że ten czas już nie będzie nigdy zmieniany. Będzie
cały czas, cały rok będzie ten sam czas, nie będzie zmiany godziny do przodu, godziny do tyłu, bo to tylko denerwujące i to jest jeszcze gorzej. Tak samo, tak by był czas niezmieniony, to ta godzina, gdyby się robiło ciemno, by była dopiero piąta, a tak w zimowym grudniu już o godzinie czwartej robi się ciemno i to nie jest, jest za bardzo przyjemne, szczególnie wtedy, kiedy jest pochmurnie, deszczowo i ciemno. Także teraz jadę od dentysty i chciałem Wam pokazać, jak na tym moście wygląda wieczorem. Wieczorem są cztery linie na południe, a trzy linie na północ. A rano, kiedy ludzie jadą do pracy, jest odwrotnie. Cztery linie samochodów jadą na północ, a trzy na południe, żeby rozładować ruch, żeby nie było wielkich zatorów. To tyle. Dziękuję za uwagę. Jeżeli to było interesujące, to zapraszam na następne filmy. Dziękuję za uwagę.